Czołem, nazywam się Kuba Procki i lubię nakłuwać mieczem. Zauważyłem ostatnio u mnie na kanale całkowicie nowe zjawisko. Może nie całkowicie, ale tego nie było jeszcze w odcinkach FAQ. Otóż kilkoro z Was zaczęło odpowiadać na zadane do mnie pytania. No i ten fakt ucieszył mnie z dwóch powodów. Po pierwsze, nie jestem alfą i omegą i nie mam w głowie wszystkich odpowiedzi na Wasze pytania, dlatego też bardzo często muszę coś doczytać, a czasami zdarza się tak, że szukanie potrzebnych informacji jest bardzo czasochłonne. Dlatego bardzo cieszy mnie fakt, że niektórzy z Was już posiadają wiedzę, której ja dopiero szukam i odciążają mnie troszeczkę od tej ciężkiej pracy, jaką jest robota youtubera. A po drugie, nawet takie pojedyncze interakcje są zalążkiem czegoś, co można nazwać społecznością. No i jak wszystko fajnie będzie się układało, to ten zalążek przeistoczy się już w całkiem sporą grupę ludzi gromadzącą się wokół wspólnego tematu, jakim są dawne europejskie sztuki walki. Ten fakt cieszy mnie chyba najbardziej, dlatego też moje pytanie do Was brzmi: czy chcielibyście, abym stworzył grupę na Facebooku zrzeszającą Was, czyli wszystkie osoby, które z jednej strony planują rozpocząć trening DSW lub interesują się DSW czysto teoretycznie, takie osoby również, które już zaczęły trening, ale są na początku swojej drogi, oraz wszystkich, którzy trenują już od jakiegoś czasu i z jednej strony chcą poszerzać swoją wiedzę, w dziedzinie DSW oczywiście, a z drugiej strony chcą dzielić się nią z innymi. Ja wiem, że w dużej mierze można to robić na YouTubie, no ale jak sami dobrze wiecie, system powiadomień nie działa tu najlepiej, a w zasadzie w ogóle nie działa, a gdy mamy już do czynienia z jakimiś bardziej rozbudowanymi wątkami, no to nie sposób jest się z tym wszystkim połapać. Piszcie, co o tym myślicie w komentarzach. Jeśli chcecie, abym stworzył taką grupę, a będzie ona całkowicie zintegrowana z Facebookiem, dawajcie łapkę w górę. Ci z Was, którzy uważają, że taka grupa jest niepotrzebna, niech dają łapkę w dół i niech ten pomysł zostanie pogrzebany razem z tym filmem. W każdym razie ja uważam, że taka grupa mogłaby być przydatna, natomiast z mojego punktu widzenia nie ma sensu jej zakładać i prowadzić, jeżeli będzie ona miała zaledwie kilku członków. Dlatego jeżeli okaże się, że jest jeszcze za wcześnie na założenie grupy, no to wstrzymam się z tym pomysłem przez kolejny rok, no i zobaczymy, czy za tych powiedzmy 12 miesięcy sytuacja ulegnie zmianie. Tak więc decyzję zostawiam w Waszych rękach, a póki co idźcie nakłuwać mieczem.